Witam Was w kolejnym dniu naszych rozkminek. Witam Was w piątek, 31 lipca i zapraszam do wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. Dziś w Ewangelii Pan Jezus uczy nas tego, że mamy się nie zrażać, mamy się nie przejmować, mamy nie rezygnować, kiedy okaże się, że nasza nauka, nasze świadectwo, nasze życie nie zostanie przyjęte, kiedy będziemy głosili Jezusa Chrystusa. Bo jak wyczytać można w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, tylko prorok nie jest mile widziany we własnej ojczyźnie. I myślę, że zgodzimy się z tym słowem, bo zobaczcie, kiedy przychodzi nam głosić Jezusa Chrystusa w domu, w miejscach pracy, w miejscach, których Pan Bóg nas postawi, wśród swoich przyjaciół, krewnych, rodziny, znajomych, to nie jest to łatwe. Nie przychodzi nam to z łatwością i często właśnie jesteśmy wyśmiani, wyszydzeni, że jesteśmy staroświeccy, że tylko ten Kościół, że nie jesteśmy w ogóle nowocześni. I kiedy tak sobie myślę, co by tu zrobić, aby zmienić to, aby zostać wysłuchanym, to pierwsza myśl to prosić Ducha Świętego o odwagę. Poprosić Matkę Najświętszą o to, aby wspierała. I kolejna rzecz to niewątpliwie głoszenie Jezusa Chrystusa, głoszenie Jego słowa, Jego sakramentów, ale już nie tylko pięknymi słowami, ale głoszenie swoim życiem. Głoszenie czynem. I myślę, że to przyniesie efekt. Ale mamy się nie przejmować, że jesteśmy niewysłuchani. Pan Bóg będzie nas wspierał, Duch Święty będzie nas otaczał swoimi darami i na pewno uda nam się głosić Chrystusa. Tylko czyńmy to nie już słowem, choć jest to piękne, ale również naszym życiem.